Angelika Bednarska, dzień dobry. Tegoroczny listopad przywitał Kujawy ciepło i słonecznie. Od jutra czekają nas jednak zmiany. Zapraszam na szczegóły. Tej nocy na pogodę w Polsce wpłyną dwa odmienne ośrodki baryczne. Na wschodzie będzie to jeszcze wyż nad Rosji, który przyniesie sporo rozpogodzeń, okresami nawet do bezchmurnego nieba. Z kolei nad pozostałym obszarem dominował będzie niż z układem frontów, a to oznacza zdecydowanie większe zachmurzenia, a także okresowe opady deszczu, głównie w części zachodniej oraz centralnej. O poranku najchłodniej będzie w pasie północnym oraz wschodnim. Tutaj prognozujemy od 3 do maksymalnie 5 stopni na Podkarpaciu, natomiast w pozostałej części kraju cieplej, od 8 do nawet 10 stopni w centrum. A jutro w wielu regionach przydadzą się parasole. Na pogodne i chwilami bardzo słoneczne niebo mogą liczyć jedynie mieszkańcy pasa wschodniego oraz północno-wschodniego. Do kraju napłynie zimne atlantyckie powietrze i tak też termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą zaledwie od 8-9 stopni na zachodzie i do maksymalnie 13 stopni w części południowo-wschodniej. A spójrzmy teraz na mapę dla naszego regionu. Ten nadchodzący wieczór w województwie upłynie jeszcze na ogół z pogodnym niebem. Z kolei w nocy nad region nasunie się strefa frontu i tak też zachmurzenie wzrośnie i chwilami popada deszcz. Poranek ciepły z temperaturą od 6 do nawet 9 stopni w Inowrocławiu. A jutro w regionie czeka nas pochmurny i też deszczowy dzień. Na termometrach zobaczymy od 9 do zaledwie 10 kresek. W kolejnych dniach taka temperatura utrzyma się, a pod ręką cały czas warto mieć parasol. Kolejna prognoza pogody po wieczornym wydaniu zbliżeń. Zapraszam i do zobaczenia.